Ósme radomskie targi pracy za nami. W ciągu kilku godzin bezrobotni z naszego miasta i regionu mogli zapoznać się z ofertami pracy z różnych branż. Zgłosiło się 40 firm i wykorzystali nasze możliwości lokalowe. To jest maksimum, na co mogliśmy się zgodzić i mogliśmy tyle firm przyjąć. Jeśli chodzi o branżę, są, można powiedzieć, wszystkie. Jedynie z budownictwa jest tylko jedna branża, niestety jedna firma, Rosabud, no ale mamy reprezentanta budownictwa. Natomiast jest sporo firm z branży metalowej. Tego typu targi są w naszym mieście bardzo potrzebne, tym bardziej, że bezrobocie w regionie w czasie wakacji wzrosło. Osoby, które przybyły na targi, często nie mają zatrudnienia od kilku lat. Długo już pani szuka pracy? Długo, 9 lat. 9 lat. Generalnie ciężko chyba w Radomiu znaleźć pracę. Bo bardzo ciężko. Albo nie to wykształcenie, wyższe wykształcenie potrzebują. No wynagrodzenia też są słabe, powiedzmy sobie szczerze. Ciężko jest znaleźć. Wróciłem z Irlandii pół roku temu i jestem bez pracy. A bez pracy jest trudno. W tej chwili to nie ma pracy i coraz mniej pracy i ludzie są zwalniani. O Jezu, trudno, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy szukają pracy i na pewno jest duża konkurencja. To na pewno. Wśród instytucji oferujących pracę nie zabrakło m.in. ambasady Kanady oraz wojska. Informujemy o wyjazdach, o tymczasowych zezwoleniach na pracę, o studiach, o imigracji, jak również o inicjatywie International Experience Canada, która umożliwia osobom w wieku 18-35 lat wyjazd do Kanady z zezwoleniem, z otwartym zezwoleniem na pracę. Jest to dość atrakcyjna praca, jeśli chodzi o zarobki, prestiż, mieszkanie, które jedynie tylko wojsko daje tym kandydatom. Jesteśmy teraz nastawieni na nabór kandydatów z konkretnymi uprawnieniami, które ułatwią dostanie się do służby przygotowawczej. Są to uprawnienia kierowcy C, C+E. Także to są uprawnienia, które determinują i ułatwiają przyjęcie do służby przygotowawczej, a później po prostu szukanie pracy w wojsku jako szeregowym. Poszukujemy pracowników związanych z transportem drogowym towarów, czyli przede wszystkim kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, ale także pracowników całego zaplecza obsługowo-naprawczego, czyli mechaników, mechatroników, elektromechaników, diagnostów samochodowych, lakierników, pracowników serwisu ogumienia i pracowników związanych z opracowaniem projektów przewozów ładunków nienormatywnych, czyli pracowników tzw. logistyków transportu. To tacy pracownicy nam są potrzebni. Pracowników poszukiwała również branża detektywistyczna, ale tu chętni do pracy muszą wykazać się specjalnymi kwalifikacjami. Przede wszystkim musi być dyspozycyjna, prawda? Taka osoba powinna posiadać prawo jazdy kategorii B, czynne prawo jazdy. Tutaj ograniczników wiekowych nie ma. Czyli każda osoba może tutaj przyjść do nas i zobaczyć, na jakiej to zasadzie działa. Działa na zasadzie takiej, że pracuje na terenie całego kraju. Radom, Lublin, Warszawa są, jest taka praca bardzo wyjazdowa, dyspozycyjna, prawda, jak powiedziałam wcześniej. Charakter pracy jest bardzo ciekawy, prawda? Czyli tutaj taka praca jest bardzo rozwojowa, człowiek się nie nudzi. Oferty pracy można znaleźć nie tylko podczas targów, ale również na stronie internetowej cozadzień.pl. Serdecznie zapraszam do śledzenia ofert pracy, które pojawiają się codziennie na serwisie cozadzień.pl. Wystarczy kliknąć w zakładkę pracę, tam wszyscy chętni znajdą coś dla siebie. Ogłoszenia są z wielu branż, nie tylko od prywatnych przedsiębiorców, ale także z instytucji, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Także te dzisiejsze ogłoszenia, które tutaj pojawiły się na targach pracy, także są umieszczane u nas na serwisie.